Witamy Państwa na kolejnym odcinku programu Zrozumieć, by przeżyć, kanał Wbrew Cenzurze. Jak zwykle, zanim przejdziemy do naszego dzisiaj bardzo interesującego gościa, to prosimy o subskrypcję, o polubianie, o polecanie nas, a myślę, że nasz dzisiejszy gość, nasz dzisiejszy rozmówca udowodni, że warto. A tym rozmówcą jest znany przedsiębiorca, wydawca, wydawnictwo Wektory, pewnie wielu z naszych widzów zresztą bardzo dobrze znane, jesteście jego czytelnikami, ale też sam autor kilku co najmniej książek wydanych nakładem wydawnictwa Wektory, no i jeden z założycieli, fundatorów Instytutu Badań Krajów Grupy BRICS, Józef Białek. Witamy na kanale Wbrew Cenzurze. Witam serdecznie, witam wszystkich Państwa, witam Mateusz. Chcieliśmy tak naprawdę dzisiaj porozmawiać na temat bardzo ważnej inicjatywy. Otóż, jak wspomniałem w tej krótkiej prezentacji, jesteś jednym z fundatorów, inicjatorów powstania bardzo ciekawego instytutu, Instytutu Badań Krajów Grupy BRICS. Co to takiego, czym ma się zająć ta fundacja? W kilku słowach, jakbyś mógł powiedzieć, skąd to zainteresowanie? To znaczy, w tej chwili już taka uwaga, że już nie BRICS, tylko kraje południa się mówi. No bo już globalnego południa, tak. Nieistotne, tych 5 krajów, już ponad 42 kraje, które przystąpiły do tak zwanego globalnego południa. No właśnie, w Polsce się w ogóle o tym nie mówi, a to jest właściwie królu zdanie obecnej polityki światowej. A w Polsce, tej władzy naszej, bo oni myślą, że jak zadłużą oczy, to problem znika. No to mniej więcej tak to wygląda. Nie mówi się o najważniejszych rzeczach, które się dzieją na świecie. No tak się stało, że ja nie tylko wydaję książki, co napiszę, ale jeszcze podróżuję po świecie i to oglądam, co się dzieje, jak Azja przejmuje pałeczkę od tak zwanego Zachodu. I to dziś, jak zresztą doskonale wiesz, mówią w tej chwili w ten sposób, że XIX wiek należą do Europy, XX do Ameryki, a XXI będzie należał do Azji. No i to Azja przejmuje pałeczkę dominacji nad światem. Gospodarczą oczywiście pałeczkę, ale jak gospodarczą, to i polityczną, no i oczywiście ludnościową. Bo pamiętajmy, że te 42 kraje, które w tej chwili są globalne południe, to jest 80% ludności świata. Także to nie jest już za mało. Zresztą, dlaczego założyłem ten Instytut BRICS? Z dwóch powodów. Wiadomo, jestem przedsiębiorcą i wiem, że interesy są tak naprawdę w tej chwili w Azji, bo w Europie to już ich nie ma. Zresztą doskonale wiesz, że ta wojna na Ukrainie to jest wykańczanie Europy, nie tylko Ukrainy. Ukraina to jest tylko pretekstem, bo to jest, i też doskonale wiesz, że to jest dawno zaplanowane. Że to nie jest coś, co się tak stało. Wcześniej, chyba w 18 roku, ale Rosjanie i Amerykanie ustalili warunki wojny. Czyli jak ona ma się odbywać i co ma być objęte wojną. I jak wiemy też doskonale, nie ma żadnej wojny na Ukrainie. Wojna jest na Donbasie. Czyli w dwóch właściwie republikach donieckich, które no, ogłosiły suwerenność. No więc to jest dla mnie to skłamstw. Ta wojna jest dziwną wojną. Ostatnio rozmawiałem z takim moim przyjacielem, byłem generałem, on mówił, że wiesz co, taka jest dziwna wojna. Niby bombardują, niby naloty, niby drony, a tam jeden ginie, dwóch albo wcale. No to coś dziwnego się chyba dzieje. No ta wojna jest taka śmieszna. Trochę przypomina tą wojnę, która wcześniej była na Doniecku. Jedni do drugich dzwonili, słuchajcie, będziemy bombardowali, albo coś tam strzelali, schowajcie się. Ludzie się chowali, udawali wojnę, no oczywiście brali od Zachodu pieniądze za tak zwaną wojnę. Coś podobnego się odbywa chyba i teraz. Bo jest to dziwna wojna, kiedy lecą bomby, niby rakiety hipersoniczne, niby coś tam rzucają, a praktycznie nikt nie ginie. Zresztą jak policzyłem, jak podali oficjalnie, ile cywilów zginęło tam za 2 czy 3 miesiące, to obliczyłem, że się więcej w Polsce powiesiło w tym czasie samobójców, niż tam zginęło ludzi. Także to jest, moi Państwo, dziwna wojna, ustalona wojna i ustawiona wojną. I żeby jeszcze Państwu przybliżyć ten problem, to chyba wydaje mi się, że myśmy byli przyczyną tej wojny. To jest teza bardzo, bardzo śmiała i dość dziwna, ale to przypomnę fakty. W 14 roku, 13, teraz roku dokładnie nie pamiętam, przyjeżdża do mnie na moje zaproszenie autor książki Wojna o pieniądz, Thompson Bing. Jedziemy z nim do Sejmu i on tam proponuje Polsce jedwabny szlak do Łodzi, za który oczywiście słono zapłacił Jerzy Jabłoński, gorący zwolennik tego programu. Macierewicz 2 tygodnie później w Stanach Zjednoczonych mówi, że Polska nigdy do tego nie dopuści. No jeśli tak,
bo dla Chin Europa jest dość ważna, więc trzeba szukać innej drogi na zachód. I wtedy Janukowicz, zdaje się, że Polak i bardzo przychylny Polsce był, jedzie do Pekinu, gdzie Pekin oferuje mu 17 miliardów dolarów na wybudowanie portu na Morzu Czarnym. Putin dokłada 10 miliardów. No, Amerykanie nie mogą oddać Europy w żadnym wypadku. Przecież to jest ropa, to jest gaz, to są surowce, które Amerykanie chcą sprzedawać do Europy. No więc za sumę 5 miliardów dolarów, jak Państwo wiecie, robią Majdan. Robią Majdan i oczywiście obalają demokratycznie, oni są za demokracją oczywiście, żeby nie było jasne, oni są za, tylko że trzeba ich słuchać. Inaczej to nie ma demokracji. No więc oni obalają demokratycznie wybranego prezydenta Janukowycza. Prawda? W sumie bez żadnych zarzutów. Oczywiście snajperzy strzelają na Majdanie, w obie strony strzelają. Kto strzela? No nie strzelali to ludzie Janukowycza, ale oni też nie strzelali to ludzie protestujących za pieniądze Majdanu. Strzelali to, z czego to podali gruzińscy strzelcy, no oczywiście amerykańska Blackwater, który tam snajperzy byli. Z tego tam podawali 10 tysięcy dolarów, kosztował jeden dzień snajpera. Tyle płacili za tą całą akcję. No robią, oczywiście obalają cały demokratyczny rząd, co sobie chcę powiedzieć. No i wprowadzają swoich nowych rządzących, którzy pierwsze co to robią, zakaz mówienia po rosyjsku. Gdzie 70% chyba na Ukrainie mówią tylko po rosyjsku. Jakby w Kijowie to mówili po rosyjsku na przykład. No i tutaj jest zakaz, co powoduje bunt. Bunt dwóch republik, gdzie 8 milionów Rosjan mieszka. Ale jeszcze powiem więcej, to jest tak zwana Nowa Rosja. To nie wiem, czy wiesz, Mateusz, ale Nową Rosję tworzył Polak. Tak, Potiomkin, który był z szlachty polskiej, prawda, i zmienił sobie te słowa dla cara. On odkupywał od polskich szlachciców ziemię, płacąc pieniądze i tworzył Nową Rosję. Słowiańsk, prawda, to wszystko to były przecież kupione polskich szlachciców. To jest polski następny szlak. No i następuje wojna. Wiadomo było już od 14 roku, że ta wojna wybuchnie. Ukraińcy cały czas zaatakowali te dwie republiki. Wiadomo, ja nie będę mówił o tych szczegółach różnych. No ale jedwabny szlak się tyli z Chin. No trzeba ten podol odbić. I tutaj nikt nie mówi tak naprawdę, że Węgry wcześniej już dużo podpisały układ z Chinami o jedwabnym szlaku. Turcja również gra już po drugiej stronie. Już dawno podpisali, chyba 2 lata temu podpisali już te układy rurociągu przez Morze Czarne z Rosją. Wszystko jest ustawione. Ostatnio widziałem film, że Słowiec odbudowuje Rosja, robią nowe drogi, nowe budynki. Wiadomo, że skończy się to podziałem Ukrainy. I to jest jasne. O to chodziło. Ale chodzi też o Europę. Martynow, którą książkę wydałem, rozpadł taką jego książkę, on doskonale pisze, że to służenie Amerykanom, to jest naprawdę upadek Europy. Bo Europa traci konkurencyjność przez drogie surowce, które Amerykanie proponują. Tracą technologię. Właściwie tracą wszystko. No już nie mówię o demografii, która jest wykończająca dla Europy. A tam tli się południe. Czyli nowe szlaki, które mają iść na Morze Czarne, nowe rury, nowe ropomyślne drogi, nowe gazowe drogi, jak również też transport, który będzie szedł na Morze Czarne i przejdzie na południe Europy poprzez oczywiście Węgry, Serbię, czy chcemy, czy nie, to i Rumunia, i Bułgaria. Wszyscy przystąpią do tego, no bo przecież wszyscy będą ratowali siebie. No w tej chwili wybuch, to jeśli mówimy o jedwabnym szlaku, mówimy też o walce handlowej. Ostatnio wybuchła wielka wojna handlowa między Ameryką a Chinami o elektryczne samochody. Proszę Państwa, to, że elektryczne samochody to niekoniecznie jest ważny temat, no ale nagle Europa musi, naciskana przez Amerykę, chce cła podnieść na elektryczne samochody. Proszę Państwa, to jest kolejna ściema. Proszę Państwa, byłem w tej chwili na targach w Chinach, no 2 miesiące temu przyjechałem. Widziałem samochody, które w Chinach były robione. Oczywiście Mercedesy są robione w Chinach. A-klasa, C-klasa, G-klasa są robione w Chinach. Dalej Fordy, dalej Ople,
Dalej amerykańskie samochody są robione na całkiem nieźle. A w ogóle Europejczycy to prześcignęli, znaczy Chińczycy prześcignęli Europę samochodem, tak jak nawiasem mówiąc. I są o wiele lepsi. I rozmawiałem z inżynierem Mercedesa, Niemcem, Niemcem, który tam jest 10 tysięcy Niemców siedzi i pracuje dla Mercedesa w Chinach. Dlaczego? No przecież Chiny to jest 1,3 miliarda ludzi. To jest 3 razy więcej niż Europa. To są, tam ma klasy średnie z tych 400 milionów w Chinach, więc jest to 5 razy więcej jak w Europie. Tam są konsumenci. Konsumenci są też w Indiach, wszędzie, gdzie Chińczycy sprzedają samochody. I to jest bardzo ważne dla Zachodu, bo mają dużo lepszy biznes firmy zachodnie w Azji jak w Europie. No i to teraz wyobraźcie sobie Państwo, że Europa wyskoczy i powie 100% słaba. No ale samochody elektryczne, się specjalnie tym nie przyjmowała, a Chińczycy powiedzą, tak, to my podniesiemy 100% na wszystkie części do samochodów od nas. Tak, bo Chińczycy robią do samochodów europejskich częściej, układy scalone, elektronikę całą, te wszystkie rzeczy, lampy, no to wszystko idzie ze Chin. No. Lampy do Mercedesa, bo akurat byłem na stoisku, kosztują 4 razy mniej niż w Europie. Fabryka chińska sprzedawała. Tak to wygląda. Tak, twoimi śladami do Chin pojechał Andrzej Duda. Twoje ślady ostatnio. I teraz wiesz, mam pytanie w związku z tym, bo wiele osób zwróciło uwagę na jego słowa, że Polska w dalszym ciągu ma zamiar uczestniczyć w inicjatywie jednego pasa, jednej drogi, czy One Belt, One Road, nowy jedwabny szlak, że Polska w dalszym ciągu jest zainteresowana tą współpracą z jednym z najpotężniejszych w tej chwili gospodarką BRICS, czyli Chinami właśnie. Tylko wiesz, ja miałem takie wrażenie, że wielu polskich komentatorów tej wizyty wychodziło z błędnego założenia, że Polska graniczy z Chinami gdzieś na Uralu, że mamy wspólną granicę polsko-chińską. Nie zauważali, że pomiędzy nami jest jeden istotny kraj, który przewodniczy BRICS. I właśnie to moje pytanie dotyczy tego, czy mówiąc ogólnie o współpracy z BRICS, z Chinami, ale też z innymi krajami tej grupy, wyobrażasz sobie tą współpracę bez normalizacji relacji też z Rosją, jako z jednym kluczowych krajów tego. Pytanie jest oczywiście retoryczne. Oczywiście, że nie można robić jedwabnego szlaku bez dobrych relacji z Rosją. I nie mówię tu, że nie tylko o ten pociąg, który on zresztą przychodzi, ale jak wiesz, on rzeczywiście idzie do Polski, bo te pociągi idą do Polski, tylko że one są o wiele droższe w tej chwili niż kontenerowe dostawy. A tu też zwrócę uwagę na kilka rzeczy, o których Państwo nie wiecie, albo nie podejrzewacie, że tak jest. I on idzie, no ostatnio nawet mi przysłali do Pskowa pociąg, przyleciał z Chin, z Pekinu i jakiś tam towar dostałem na szybko, bo jak wiecie, cały numer polegał na tym, że Amerykanie blokują Chińczykom drogi morskie. I Chińczycy wtedy wymyślili taki program drogi i pasa, czy dokładnie tak nazywa. No i po całej Azji kursują te pociągi szybkie, od 300 do 600 km one lecą. I wyobraźcie sobie Państwo, na czym polegał cały ten numer. Otóż Hong Kong powiedział w takiej rozmowie, w której przy kolacji kilku nas siedziało, powiedział, słuchajcie, to jest wasza jedyna szansa na rozwój. Jeśli nasze pociągi będą do was leciały 3 dni, to po pierwsze wasze spedycje, wasze transporty po całej Europie, wasza żywność, wy nie nadążycie produkować dla nas. To jest oczywiste, byłby olbrzymi rozwój. Ale do tego nie można było dopuścić. Nasi zarządcy anglosasi po prostu nie mogli tego, żeby przebrnąć, jak to Polska ma się rozwijać, no co byście zwariowali, to jest nasz interes. Ale teraz to taka ciekawostka. Nie wiem, czy Państwo wiecie, no, w tak zwanym COVID-zie kontener kosztował przed tą zarazą dokładnie 6 tysięcy złotych, kiedy zaraza wybuchła 60-70 tysięcy złotych. No to zacząłem się zastanawiać, skąd to się bierze, przecież no zaraza na morzu nie panuje, no to jest inna, to cała mistyfikacja była. Ale kto jest właścicielem tego? I okazało się, że właścicielem jest BlackRock i Vanguard. Oni byli właścicielami wszystkich spedycji. Podniesie sobie ceny, wykorzystując tą zarazę, którą sami wywołali, bo jak wiecie, oni szczepionki były też 4, ale właścicielem tych 4 szczepionki był BlackRock i Vanguard. Żeby było wszystko jasne. Oni wszystkim zarządzają tak naprawdę.
Wszystko mają. I teraz te pociągi, które lecą z Chin, pewnie też będą kontrolowane przez nich. Zresztą jak doskonale, przecież wie, doskonale wiesz, że BlackRock też odbudowuje małą Ukrainę. Ma właściwie wyłączność, w ramach umów podpisanych z prezydentem. My nie zauważamy, że ponad państwami są korporacje, które trzęsą światem. Zresztą do tych korporacji należy 1/3 pieniędzy świata. To jest następna uwaga. Przecież BlackRock, Vanguard, State Street i Fidelity posiadają ponad 53 biliony dolarów. Budżet europejski. Sam BlackRock posiada większe pieniądze niż Unia Europejska. Doskonale to widziały kraje południa, no, które musiały się przeciwstawić temu w jakiś sposób. Nie wiem, czy wiecie Państwo, ale w sierpniu mają ogłosić nową walutę kraje BRICS, kraje południa. Ta nowa waluta ma niby funkcjonować od października. Będzie 40% oparta o złoto i resztę o surowce. Takie jest ich zamierzenie. Prawdopodobnie taka będzie jakaś forma cyfrowej waluty, która będzie opierała się o różne przeliczniki każdego z państw. I każde państwo będzie miało swoją cyfrową walutę, chyba tak. I raczej tego nie widzę. Większość będzie oparta o chiński yuan i przeliczniki yuana do reszty państw w oparciu o surowce. Tak przynajmniej czytałem w najnowszej książce, którą niedługo się ukaże. To jest Pepe Escobara, NATO stan kontra BRICS stan. Taka nowa książka z kwietnia napisana, którą mam. I to będę chciał wydać po to, żeby zapoznać Państwa z tym, co się dzieje na świecie, bo tutaj tego nie zobaczycie. Pepe Escobar, podkreślmy, mieszka w Chinach. W Szanghaju. Się nie mylę, tak, w Szanghaju, ale pochodzi z Brazylii. Pochodzi z Brazylii, tak. Pochodzi z Brazylii, mieszka w Szanghaju. Czyli dwa kraje BRICS, właśnie grupy BRICS łączy. Brazylia, właśnie. Co to są kraje BRICS? Kraje BRICS się zorientowały, że upadł cały system Bretton Woods w 2008 roku. Właściwie wiedziano wcześniej, że ten system upada, dlatego że dolar był pustym pieniądzem. On od 1973 roku, kiedy Nixon ogłosił, że dolar już nie oparty o złoto, stał się pustym pieniądzem i wymyślono wtedy tego petrodolara. I to się, to było jeszcze całkiem nieźle, no bo tam wiadomo, wszyscy, którzy kupowali ropę i gaz, musieli kupować dolara. Bez dolara nie kupiło się ropy i gazu. To była taka piękna sztuczka petrodolara. I wszystkie kraje musiały się zadłużać na słapach za dolary. I wiadomo, że wydrukowanie tego dolara kosztowało 10 centów. Więc ja te 10 centów sprzedajcie za 100 dolarów i mam taki biznes. I za miliardy. I co spowodowali? Spowodowali to, a tu jeszcze nie koniec całej sztuczki, potem doszli do wniosku, że po co w ogóle drukować? Można przecież elektronicznie tylko wysyłać. No po co? Wszystko elektronicznie wysyłano i spowodowali, że dzisiaj mamy papierowego pieniądza na świecie 200 bilionów dolarów, a długu 600 bilionów dolarów. Świat, gdzie wiecie, 400 bilionów dolarów, ja się pytam. Gdzie one się podziały? Kto je ma? Do kogo należą? No przecież to są podstawowe pytania. Doskonale wiedzieli Chińczycy i Rosjanie, że tak to wygląda, tylko mieli problem z wieloma rzeczami, musieli to przygotować. Więc jak wiesz, kiedy powstały państwa BRICS, stworzyli giełdę handlu złota, stworzyli Bank Centralny Azji, Bank Rozwoju Azji, stworzyli również na wyspie, chyba w koło Iranu, rynek handlu ropą, czy robili to bardzo wolno, spokojnie, czekali na to, co się stanie. Chiny natomiast zadłużały, skupowały akcje amerykańskie. I mają ich chyba za 5 bilionów, czy chyba tak za 5 bilionów, czy 50 milionów, na 5 bilionów akcji amerykańskich, topiąc ich i mając ich właściwie w ręku. Świat, i ale to jest jeszcze mało, obserwowałem, co się dzieje dalej. Otóż, proszę Państwa, Chiny inaczej działają niż Ameryka. One nie budują swoich baz wojskowych i nie trzymają zapysk państwa poprzez swoje wojsko. Oni po prostu budują fabryki, dając pracę ludziom, dając nadzieję ludziom. Inna forma podbijania światem, która jest o tyle, że to jest bardzo forma humanitarna. I na przykład, proszę Państwa, taka Kambodża, w której byłem, świetna kultura, nawet polecam wyjazd do Kambodży, oni tam budują w tej chwili 100 kasyn. I Kambodża będzie takim Las Vegas Azji całej. Proszę zwrócić uwagę, również, że w tym momencie ile ludzi ma pracę w tych kasynach.
restauracje, kawiarnie, hotele, wszystko podnosi się do góry i ta bieda, która jest w Kambodży, bo nawet jest tam bieda, oni zarabiają 150 dolarów miesięcznie, ta bieda, tylko tą biedę można wyzwolić poprzez inwestycje, poprzez budowy fabryk, hoteli, restauracji, kasyn. To samo tyczy Afganistanu, Pakistanu, ale również mówimy o Iranie. Przecież w Iranie Chińczycy zainwestowali chyba 600 miliardów dolarów. Olbrzymie pieniądze tam, żeby pomóc Iranowi. Teraz wiemy również, byłem na Kubie ostatnio. No, Amerykanie no właśnie tworzą tą politykę zaciśnięcia gardła Kubańczykom, spowodowali olbrzymią biedę. Olbrzymią, ta bieda, nie ma już nawet siły piszczeć tam. Powiem uczciwie, byłem przerażony biedą na Kubie. Jedyną nadzieją Kubie będzie BRICS. Będą chińskie, rosyjskie inwestycje. Oni tam zarabiają, uwaga, 20 dolarów miesięcznie. 5 jajek, przydział, kilo mąki czy tam czegoś, cukru. I tam byłem w hotelu, to śmiesznie powiem, że jak podawali nam śniadanie, to było same białko, brudko, kranwi. No naprawdę, nie mieliśmy tego za złe, przełykaliśmy to białko bez żółtka, bo to była jajecznica oczywiście taka. No, ale co zrobić? Centrum Hawany piękne, a 3 metry dalej slums. Slums. Tam te fabryki widziałem, rumu, może to wszystko, COVID ich zupełnie rozwalił, no bo turystyka niestety znikła, zupełnie ludzie nie przyjeżdżali, więc jeszcze bardziej się pogrążyli. Do tego stopnia, że była afera, jak wracałem, bo ukradli do samolotu, były kanapki. No i zostały ukradzione, także nie wszyscy w samolocie mieli kanapki. No bieda zmusza do wiele rzeczy. Ale w tej chwili Kuba się otwiera, nie wiem czy wiesz. Zaczyna prywatne fabryki powstawać, może nie fabryki, jak sklepy. I już inwestuje kto? Kolumbia i Meksyk. Kartele kolumbijskie, meksykańskie inwestują. No, czarne pieniądze muszą iść. Można tam oczywiście kupić piękną kamienicę w centrum za 40-50 tysięcy dolarów. Do remontu cała kamienica na 30 lat. Na 30 lat po prostu do remontu. Wszystko można tam sprzedać, tam niczego nie ma. Natomiast jest, ale jest problem, bo Amerykanie, i tutaj jest król rozdania BRICS, SWIFT. SWIFT kontroluje Amerykanie. Ale SWIFT to jest, przypomnijmy, prywatna firma. Teoretycznie jest siedzibą w Brukseli, natomiast kontrolowana politycznie przez Amerykanów, tak jak powiedziałeś. Tak. I jak jest embargo na dany kraj, nie przerzuci się pieniądze SWIFTem, czyli praktycznie zabiera handel. Dlatego by państwa południa, bo mówimy o państwach południa, wymyśliły nową walutę i nowy system przekazywania pieniędzy poza SWIFT-em. Po prostu amerykański dolar prawdopodobnie nie będzie istniał w handlu południa, globalnego południa. On po prostu zostanie wyrzucony z tego systemu całego i wyparty przez nowy pieniądz państw południa. Pamiętajmy, że to jakie to są państwa. To są Brazylia, Chiny, Indie, Rosja, RPA, ale przystąpiły też Arabia Saudyjska, przystąpił jeszcze Algeria, Egipt, Katar chyba, tam arabskie kraje. No i oczywiście już tam w kolejce są następne państwa afrykańskie, jak Nigeria potężna. Etiopia. Tak. To wszystko przystępuje do nowego ładu światowego. Odchodzimy od świata hegemona, jakim była Ameryka, do świata wielobiegunowego, świata południa. I my w tym wszystkim prowadzimy bardzo, bardzo złą politykę, stracającą politykę wbrew, bo zamiast się rozwijać już od 2014 roku, tworząc jedwabny szlak do Łodzi, po prostu straciliśmy bezpowrotnie w Policie Państwa 12 lat, gdzie będzie coraz gorzej, żeby było wszystko jasne, bo już mamy ten idiotę Zielonego Ładu, który w tej chwili jest kolejny, zabije nas poprzez wysokie ceny energii, środków transportu wszystkiego, które co podrożeje. Już w tej chwili moi koledzy mówią, że jeszcze do końca roku prowadzą i zamyka się, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu takie działanie, bo pracownika trzeba opłacić, to jest potężne pieniądze, bo to 100% trzeba płacić od jego pensji, jeszcze trzeba stówę dołożyć 100%, czyli wyrabia 4 tysiące, to płacimy za niego 8 tysięcy, plus energię, plus transporty, plus to wszystko, to jest w rękach amerykańskich. I proszę cię, proszę, Mateusz, nie wiem, czy uwierzysz. My nawet nie posiadamy swojego urzędu cennego. Znaczy, mamy swój urząd cenny, ale takie firmy jak DHL, DPD, amerykańskie firmy,
posiadają swoją urzędy celne, które są poza jurysdykcją Polski. Proszę Państwa, rozumiecie Państwo? Ja w tej zarazie sprowadziłem maski i osobno pudełka i nie mogę tego wybrać. Zablokowali mnie na 2-3 miesiące, w wyniku czego musiałem to potem wyrzucić, bo się skończyła cała akcja. Tak, mogą wszystko zrobić. Dzwoniłem do polskiego byłego ministra urzędu celnego i mówię, słuchaj, co to jest grane, dlaczego oni trzymają? Mówię, dobry Józek, to jest poza naszą jurysdykcją. Oni wszystko mogą w naszym kraju. Rozumiecie? W naszym kraju oni posiadają, korporacje są pozwalniane z podatków, ze wszystkiego, a my nie mamy żadnego prawa. Jesteśmy od cały czas prześladowani przez własne urzędy, przez własne prawo, przez własnych zarządców politycznych. Tak to wygląda. A powiedz, bo to jest ważna kwestia z punktu widzenia przedsiębiorcy. Mamy teraz te warunki, które mamy, czyli zewnętrzną kontrolę nad różnymi instytucjami, nad przepływami gospodarczymi, finansowymi. I teraz na przykład pojawia się przedsiębiorca, który chce współpracy z krajami grupy BRICS. Albo z wieloma z nich, albo z jakimś jednym konkretnym. Zwraca się do instytutu. Czy instytut też widzi się w takiej roli, żeby doradzać, żeby pomagać tym polskim przedsiębiorcom, prowadzić takie już realne działania gospodarcze? I drugie z tym związane pytanie. Czy nie będzie to sytuacja, w której jeśli te biznesy, te relacje polskich przedsiębiorców z przedsiębiorcami, partnerami z krajów grupy BRICS zaczną być jakimś zagrożeniem, zaczną być niewygodne dla anglosasów, to czy nie będzie to przyczyną i źródłem jakichś problemów samych tych polskich przedsiębiorców? Masz rację, dobry, to świetne pytanie. Myślę, że tam, gdzie będzie występował taki handel, powiedzmy drobny, gdzie będziemy przedstawicielami, tam, gdzie nie będziemy wchodzili w drogę anglosasów, to myślę, że będzie okej, okay, ale jak wyjdziemy w drogę anglosasów, my wyjdziemy w tak zwane strategiczne rzeczy, no to może pojawi się problem. Ale po to powstała fundacja, żeby przerzucić mosty na tamtą stronę i próbować ich zapraszać do siebie z inwestycjami i z naszymi przedsiębiorcami wspólnie jakby robić plany, jakieś programy. No przecież wiadomo jest, to ci anegdotycznie powiem, pan Morawiecki, pamiętam, obiecał elektryczny samochód. Ja konałem ze śmiechu, bo facet w ogóle nie wiedział, co mówi. No ja widziałem, co się w Chinach dzieje, wiem, ile kosztuje elektryczny samochód, a on tutaj chce robić elektryczny samochód. To jest w ogóle chwila przed facet odklejony od rzeczywistości. To samo powiem, te autobusy. Przecież autobus w Chinach, ten piętrowy autobus, silnikiem Mitsubishi, telewizorami jest bardzo wygodny, kosztuje na polskie pieniądze dokładnie 200 tysięcy złotych kosztował, gdzie w Polsce 1 200 000 kosztował taki autobus. W tej chwili autobus, na przykład samochód taki jak Lexus, prawda? Pięknie, no nie będę tu, bo mam w telefonie film hybryda, żeby wskazać, bo mówimy o hybryda, ja kilka bym w ogóle zapomniał. Hybryda, gdzie 120 km na tylko można przejechać na mieście, można jeździć elektrycznie, a poza miastem 600 km na benzynie. Pali 5-6 litrów benzyny, świetnie wykończony, z kurami w środku, piękne, bonite. Kosztuje wiesz ile? No zgaduj. No pewnie jakieś 100 tysięcy. Nie, 15 tysięcy dolarów. Taki czyli lek. Około 60 tysięcy złotych, tak. 60 tysięcy złotych. Tyle kosztuje podobno do Lexusa SUV. No o czym my tu mówimy? Takie Porsche Panamera, no powiem szczerze, najlepiej wykończone jak Porsche Panamera, hybryda. Fantastyczne, no to jest taki haj, że takiego czegoś w Europie nie ma. Kosztuje 200 tysięcy złotych. No to, ja to widać po rynku rosyjskim, gdzie europejscy producenci się wycofali w wyniku własnej głupoty i sankcji politycznie motywowanych. I w tej chwili masz praktycznie cały rynek motoryzacyjny przejęty przez producentów chińskich, dużo tańszych. Mówią, że jakościowo też wcale nie najgorszy. Nie, jakościowo. No, jeśli oni produkują po zespołach na europejskich samochodów, więc jakościowo nie ustępują, a nawet są lepsze, powiem wam. To jest jeszcze jedna rzecz. Musimy powiedzieć o czymś innym. W tym programie BRICS, czyli Globalnego Południa, mówi się o nacjonalizacji przemysłu i prywatyzacji dla przedsiębiorstw swoich, dlatego że nie będzie szantażu przez tak zwane korporacje. O tym się również mówi.
o tym się poważnie mówi. I jeszcze jedno, na to zwracam uwagę. Zwróć uwagę, że w Polsce mówi się tylko wolny rynek, socjalizm, komunizm, kapitalizm, ble, 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 ble. A dlaczego nie mówimy jeszcze o jednej formie ekonomicznego wyboru? Jaki? Dystrybucjonizm. To, co zrobili Chińczycy. Oni wprowadzili chrześcijańską teorię, bo jest jasne, bo to jest chrześcijańska teoria dystrybucjonizmu, czyli chronią swoje przedsiębiorstwa przed hegemonami w postaci korporacji. Świetnie to robił. I powiem ci, rozmawiam oczywiście bardzo często z Chińczykami, jeżdżę w tych fabrykach i kiedyś pytał Chińczyka, mówię, słuchaj, a ile ty płacisz podatku? On tak do mnie patrzy, mówi, słuchaj, jak sprzedaję do ciebie, eksportuję, to ja zero płacenia, akurat skutery wtedy ściąga, zero. A jak sprzedaję we własnym kraju 17%, dlatego że naszemu państwu zależy na rozwoju motoryzacji. Dystrybucjonizm polega na tym, że państwo może stymulować rozwój poprzez podatki, poprzez zwolnienia, poprzez też kredyty. Ja pamiętam, pojechałem do takiego miasteczka i tam kosmetyczne maszyny chciałem kupować. No i byłem zdziwiony, bo zaprowadzili mnie do stodoła. Wydyszła stodoła, taka piętrowa. Mówię, kurde, co to jest wszystko? Wchodzę na piętro, tam siedzi chyba z 10-15 informatyków i po prostu oni projektują maszyny. I mówią do przysiadów, że to chcesz tak, chcesz tak. W sumie mówią, rok później przyjeżdżam, stoi piękna fabryka, duża fabryka, robiąca maszyny, które idą do Ameryki, a potem do Ameryki, do Polski jako amerykańskie. Tak to wygląda. To samo wszystkie dotyczy, na przykład ciągniki. Motyl jest cała obrona, to wie doskonale. Polski rolnik ile płaci za traktor, taki ten duży, 100 par, setka, 120. Nie mogąc już kupić białoruskiego, nawiasem mówiąc, które całkiem konkurencyjne. Nie może, przecież to jest zdrada. A więc taki chiński traktor, na który polski rolnik nie tylko miliona płaci, tam kosztuje wiesz ile? Piękny schematyzator z kamerami ze wszystkim. Potężny ciągnik. 22 tysiące dolarów. No, czyli o ile polscy rolnicy około 10 razy mniej. 10 razy mniej. Ale to wie, na czym sztuczka polega. Ściąga taka holenderska firma, traktor, i to jest przepis europejski, jest taki, że jak 20% jest europejskiego wkładu, to jest Unii Europejskiej już. Więc powiem, zmienia opony, szyby, plus wkład pracy i to jest holenderski same. Idzie do Polski za milion. No takie biznesy robią. Polak tego nie może zrobić. One z tego ususa zlikwidowali, nasz przemysł motoryzacyjny zlikwidowany, wszystko. Jak Morawiecki mówił, że takie pieniądze i dał 20 milionów, nie wiem, pamiętasz, Volkswagenowi chyba tam pod Poznaniem, żeby za fabrykę, mógł mi dać 20 milionów, ja bym to samo zrobił w Polsce. Bez żadnego problemu. Chiński samochód dobry zrobiłby w Polsce i podzespoły, które na Śląsku na przykład robią dla niemieckich samochodów wiele rzeczy, można było prowadzić polskie firmy i robić tani samochód bardzo dobry, ale to trzeba mieć wolę polityczną i trzeba mieć przede wszystkim zdefiniowaną gospodarkę. Od 90 roku nikt nie zdefiniował polskiej gospodarki. Mało tego, podpisaliśmy tak zwany kanon Waszyngstoński w 1988 roku, który nakazał nam sprzedać wszystko. I sprzedaliśmy cały swój majątek wart 340 miliardów według Kiżunia za 27 miliardów dolarów. Na jedno, za 8% wartości sprzedaliśmy całą polską gospodarkę. Tu jest jedno ważne pytanie. Czy teoretycznie wyobrażasz sobie sytuację, w której BRICS jest grupą nieformalną, czyli czymś podobnym do G7, G20, chociaż chcą iść dalej, ja wiem, że jest nowy bank rozwoju, inne struktury powstają, ale na razie jest luźny jako grupa. Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której kraj Unii Europejskiej, na przykład Polska, kraj takiej wielkości, w jakichś hipotetycznych warunkach zgłasza akces do BRICS? Bo wiemy, że Turcja wyraża wstępne zainteresowanie, a jest krajem NATO, wprawdzie nie Unii Europejskiej, ale NATO. Czy uważasz, że ktoś taki jak Polska, kraj takiej wielkości, średniej wielkości, mógłby w przyszłości myśleć nad taką akcesją? No, wiesz, może formalnie to jest daleka droga, ale powinniśmy za to myśleć i współpracować z krajami południa, bo inaczej się nie da. No nie ma szansy, inaczej leżymy, kończymy się. Natomiast jeśli po wspomnianiu Turcja, Turcja była przepięknie, bo byłem w fabrykach tureckich również,
Oni wykorzystują przepisy Unii Europejskiej, które jak wiesz, tutaj Stowarzyszenie Unii Europejskiej ma pewne zwolnienia z cła. Więc oni się bardzo fajnie ustawili. Ściągają komponenty z Chin, montują w Turcji i sprzedają do Europy zero cła, bo na przykład rowery elektryczne są obłożone chyba 70% cłem z Chin. Ale z Turcji to one mają zero. No więc nic prostszego, jak ściągnąć do część rzeczy, jak baterie, tam napędy z Chin, ramy robić tylko w Turcji, czy nawet zero cła do Europy. Czyli Oni wszystko wbrew wyrobią. administracyjnym ograniczeniom, tym wszystkim politycznym, kraje BRICS są obecne na naszym rynku, ale my jesteśmy dość słabo obecni na rynkach krajów BRICS w tej chwili. I to chyba będzie jedno z głównych zadań Instytutu, prawda? To na tym nam zależy, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom przede wszystkim. Naprawdę nie wiem, jak oni się politycznie do nas ustawią, ale my jesteśmy za fun. Ale to jeszcze powiem Wam anegdotkę. Myśmy, kiedy zgłosili akces do BRICS-u, Fundację BRICS do sądu, rok czasu trzymali nasze akta, żeby nie zarejestrować się normalnie, to nie miesiąc czasu zarejestrować fundację. Rok czasu, dopiero po wyborach nas zarejestrowali jako fundację. Znaczy, po roku czasu, bo nie wiedzieli, co z tym faktem zrobić. Ostatnie pytanie odnośnie fundacji. Wiem, że udało Ci się zgromadzić wokół fundacji, w jej radzie, cały szereg autorytetów naukowych, ludzi, którzy w Polsce zajmują się BRICS, na przykład profesor Gracjan Cimek, który jest chyba pionierem w Polsce czegoś, co Jest nazwano najlepszy. BRICSologią, prawda? No i właśnie, jaka będzie rola tej rady naukowej, tych naukowców, których tam zgromadziłeś? To jest bardzo proste. Myśmy to, jako że Fundację BRICS założyli przedsiębiorcy, samą fundację, ale potrzeba było nam do tego naukowców, którzy pociągną to, no przecież my zajmujemy się firmami. My mamy po prostu taką myślę, że nasza przyszłość należy do krajów południa i tam musimy eksportować, tam to musimy importować. No, Europa się kończy, to jest jasne. I wprowadziliśmy tak zwaną Radę Naukową, bo o tym mówimy. Rada Naukowa w tej chwili jest 7-8 profesorów. Ona się oczywiście będzie powiększać, bo wielu już tam zgłasza akces. W tej chwili byliśmy na takim sympozjum na Politechnice Warszawskiej, gdzie wielu wspaniałych profesorów dochodzi, no ale przewodniczącym Rady Naukowej jest pan profesor Witold Modzelewski. No oczywiście profesor Cimek, profesor Bieleń, profesor Szyszkowska, doktor Bartosiewicz, profesor Janowski z Politechniki, który zajmuje się wielkim resetem, czy głębokim resetem i wydaje wspaniałe książki, profesor Wielomska, no mecenas Ceglarski. No jest to grono zacne i bardzo się miło tam siedzi i rozmawia o świecie, bo to są naprawdę duże umysły, które nie są zakotwiczone w ideologii, tylko w oglądzie świata takim, jakim jest. I to pozwala nam się nadzieję się rozwinąć. Oczywiście niedługo we wrześniu zrobimy konferencję naukową, gdzie każdy przedstawi swoje punkt widzenia na różne tam tematy, jak demografię pani Szyszkowska, czy gospodarcze, czy handlowe. Każdy profesor przedstawi z punktu widzenia naukowego. Oczywiście zaprosimy również później tych 50 krajów globalnego południa na wspólną konferencję, że tu nie ma idiotów. My też chcemy żyć i rozwijać się, chcemy, żeby nasze rodziny miały jakąś przyszłość. No nie możemy się czuć niewolnikami zabijanymi przez własnych urzędników, którzy mają idiotyczne. No czy ty nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio wyszło nawet takie prawo, że jak ściągniesz nity z Chin, to musisz ślad węglowy w każdej nity, ile ma śladu węglowego. No już takie kretynizmy zaczynają być, że to już jest cnotę kukułczym jady, to nie jest polityka. Po prostu to jest szaleństwo, czyste szaleństwo. Taki telewizor, proszę Państwa, wiadomo, że monopol na telewizory ma w tej chwili Samsung i LG, ale starszy, mój drogi Mateuszu, spojrzeć na Mistrzostwa Świata Piłce Nożnej, żeby zrozumieć, kto rządzi. Czy oglądacie mecze piłki nożnej? Zwróć uwagę na reklamę, kto tam jest. Tam jest byt, samochód chiński, prawda? Hisense, chińska firma elektroniczna, znakomita, bijąca nawet naszej LG. Tam jest Emiraty Arabskie. Kto tam jest? Czy tam są europejskie firmy na reklamach? Ich nie ma. Nas z Europy już nie ma. Mało, że umieramy,
że dzieci nie mamy, tylko psy i koty, ale będziemy tak pięknym zoologicznym ogrodem prawdopodobnie za kilkadziesiąt lat? Nas nie ma. Nie ma naszych firm, nie ma. Zwróćcie uwagę, gdzie są grundingi, gdzie są telewizory europejskie, gdzie są komputery, gdzie cokolwiek my mamy. Nic, nic, zero. Nie ma już firm, które są wiodące. Wszędzie reklamy mają chińskie firmy, firmy arabskie, naszych nie ma. Zresztą taka ciekawostka. Chiny mają na targach również swój cały taki potężny od wystawę firm zagranicznych. I wiesz, co tam przoduje? Wystawa firm? Turcji, Tajwan, Indie. No tam rosyjskie dwie firmy chyba widziałem. Nie ma. Ale tak jeszcze z ciekawostek powiem, że rosyjski kanał jest w telewizji chińskiej. Rosjanie mają swój kanał po rosyjsku i świetny wywiad słyszałem, ale o wywiadzie nie odejmuj, bo oni się śmiali, że Amerykanie oskarżyli Chiny o nieuczciwe praktyki handlowe. No to obejrzeli ze śmiechu, jak mówią, jak oni cały czas oszukują światy do jakby, to jest nieuczciwe. No ale na końcu pięknie potrzebował to Chińczyk. Mówi, wiesz, mówi do tego Rosjanina, świetna na tej rosyjskiej relacji. Wiesz, my się z Amerykanami nigdy nie będziemy przyjaźnić. Ale oni nie są na tyle głupi, żeby wywołać wojnę. Piękny tekst. Oczywiście, że dzisiaj, kiedy mówimy o napinamy się na Rosję, no to chyba to trzeba być idiotą, żeby coś takiego mówić, bo po pierwsze, za Rosją stoi globalne południe, czyli 80% świata stoi przeciwko Anglosasom, a Europa nie jest pewna, jak widzicie, we Francji wybory pokazały, że niekoniecznie tą stronę należy iść. To jest jedno. Po drugie, o czym oni mówią? Wojna, ta jakby miała wystąpić, to jest wojna nuklearna. Wojna na rakiety, na bomby, a nie na czołgi. No, komu się pomieszało bełba? Jak rozmawiałem z takim znawcą tematu, to mi powiedział Józek, 20 minut wszystkie stolice państw europejskich uległy w gruzach. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Także te zabawy o wojnie to nie oni sobie sadzą wiadomo gdzie. To jest nieprawdziwe i głupie. Ja mam nadzieję, że będziemy mieli okazję naszym widzom przedstawić działalność Instytutu, szczególnie w kontekście tej konferencji, o której wspomniałeś dzisiaj. Konferencja odbędzie się przy końcu września w Warszawie, gdzie zaprosimy też i Waszą telewizję, bo będzie kilka telewizji internetowych wybranych przez Was. Z góry dziękuję i to w imieniu widzów przede wszystkim, a jeszcze na sam koniec. Jakbyś mógł podzielić się z nami planami wydawniczymi wydawnictwa Wektory, bo jeszcze raz podkreślam, że myślę, że większość naszych widzów wydawnictwo zna i to wierni czytelnicy. No więc tak, teraz wyszło druga część Wielkiego Resetu, czyli Wielkie Kłamstwo. To książka mówi o tym, w jaki sposób manipuluje się całymi społeczeństwami, przez jakie triki psychologiczne. Bardzo ciekawa rzecz, bo jak powiedziałem, to jest autor jest tego Wielkiego Resetu, zresztą pod pseudonimem. Druga książka, która wyjdzie za tydzień czasu, to jest Technokracja i transhumanizm, dwie hybrydy tej samej bestii. Bardzo ciekawa rzecz napisana przez Amerykanina. Następnie, jak wiesz, wyjdzie książka Blik Stany, NATO Stan Pepe Escobara. Potem moja książka wyjdzie. Siedzę właśnie nad tym, otoczony tymi książkami. To są bardzo ciekawe rzeczy. Wynajduję w życiu, nie myślałem, że tak jest. Czyli połączenie iluminatyzmu. Znaczy, to jest książka, to jest historia, której nikt wam nie opowie. Zaczynam od tego, jak iluminatyzm przeszedł w komunizm. To są bardzo ciekawe rzeczy. I w ogóle komunizm nie ma nic wspólnego z klasą robotniczą, bo wszystko jasne. No i tak różne takie historie, na przykład, że Krupska za Lenina do kościoła zaprosiła i tam wziął ślub. Jak się da, to nawrócił, kto zabił tak naprawdę Kissingera. Nie Kissinger, przepraszam, kto zabił Aldo Moro. No to już tak zdradziłem, kto robi dobry rozkaz. Tak naprawdę nie trzeba brygady. Takie Ale historie. to ja mam propozycję i czekamy tutaj na komentarze też naszych widzów, ale mam propozycję z góry, że przy tych publikacjach, przede wszystkim przy twojej autorskiej, spotkalibyśmy się znów z widzami i omówili książkę. Po prostu omówili książkę, ja ją obowiązkowo od razu przeczytam, liczymy wszyscy na to, że ukaże się jak najszybciej. No i jedną książkę ty robisz, o ile wiem, to ty robisz jedną książkę, tłumaczysz. Tak, zdradzamy czy Mówię nie? do niej. Zdradzamy? Tak Autora jest. zdradzamy, Mówię. profesora Richarda Sakwy, tak, na temat rusofobii, szeroko rozumianej i jej źródeł historycznych.
Józef, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Myślę, że będzie okazja już niebawem porozmawiać przy okazji i książki, i instytutu. Tematów jest mnóstwo i widzowie już na marginesie od dawna domagali się Twojej wizyty u nas na kanale. Tak jak mówię, stąd wiem, że to są wierni czytelnicy i Twoi, i wydawnictwa. Ja wiem, że tu byśmy powstanie na Wrocławiu. Właśnie, to właściwie już chyba możemy zapowiedzieć, że pod koniec lipca, szczegóły jeszcze ogłosimy, spotykamy się w ramach Klubu Myśli Polskiej we Wrocławiu. Wszyscy zainteresowani. Dziękuję i do zobaczenia naszym widzom. Bardzo dziękujemy za uwagę.